Proszę Państwa, co za mecz, co za oferta! 5 par butów z 20% rabatem! Gramy w jednej drużynie. Sklep piłkarza.pl. Jestem przekonany, że głównym czynnikiem, który pozwolił nam awansować na Mistrzostwa Świata, i to po 16 latach, trzeba przypomnieć, że przez długi okres Polska nie mogła awansować na żaden duży turniej, było to, że trener Engel stworzył drużynę z zawodników. To nie był zbiór zawodników, tylko to była drużyna. My mieliśmy człowieka, który był liderem, za którym tak jakby podążała drużyna. Oprócz tego było kilku zawodników, którzy byli odpowiedzialni za to, w jaką stronę pójdziemy. Natomiast przynajmniej ja jestem przekonany, że trener Engel, oprócz tego, że był trenerem, to był cudownym psychologiem. I nie wiem dzisiaj, czy to nie miało większego wpływu. Nasze umiejętności to jedna rzecz, ale to, żeśmy uwierzyli, że to potrafimy przeciwstawić takim drużynom jak Ukraina, jak Norwegia, wszystkie drużyny, które żeśmy mieli w eliminacjach, czy to w meczach towarzyskich. My wtedy żeśmy stworzyli drużynę, która naprawdę wygrywała i wygrywaliśmy przygotowująco. Od momentu, kiedy pierwszy mecz eliminacyjny z Ukrainy wygraliśmy na wyjeździe, my później nie przegraliśmy żadnego meczu, aż do momentu, kiedy awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. My jako pierwsza drużyna z Europy zapewniliśmy sobie awans na Mistrzostwa Świata i pierwszą porażkę w eliminacjach odnotowaliśmy dopiero w tym meczu, który byłby tak jakby opiet różny. Chociaż za to do siebie też żeśmy mieli pretensje, że zostało to odebrane, że my już żeśmy zrobili swoją pracę i nagle już nam nie zależy. Dlatego ten ostatni mecz z Ukrainą chcieliśmy udowodnić, że to po prostu był wypadek przy pracy.